Twoje dziecko ma 38 cm wzrostu i waży około 1 kg i 300 g. Warstwa tłuszczu pod skórą stanowi około 3% masy jego ciała. Twoje dziecko jest bardzo spragnione. Wypija obecnie do 0,5 litra płynu owodniowego dziennie, który wydala w postaci moczu. Płyn owodniowy jest stale wymieniany i odnawiany. Szpik kostny zaczyna produkować czerwone krwinki, a w mózgu rozwijają się nowe komórki nerwowe. Twoje dziecko potrafi teraz samo regulować temperaturę swojego ciała. Twój maluch lubi spać w ciągu dnia i jest bardziej aktywny w ciągu nocy. Może to zakłócić twój sen. Niestety nieprzespane noce w ten sposób będą ci towarzyszyć aż do porodu. Coś jeszcze może zakłócić twój spokojny sen. Drgawki mięśni. Przyczyną może być niedobór magnezu lub wapnia, ale macica uciskająca na naczynia krwionośne również może być powodem. Pomaga rozciąganie nóg oraz masaż łydek. Ogólnie rzecz biorąc, wzrasta nacisk na wszystkie narządy, a zwłaszcza na jelita. Ale pamiętaj, po porodzie wszystko wróci do normy. Wiele kobiet cierpi również na skurcze łydek. Można im zapobiec, wykonując drobne ćwiczenia gimnastyczne palcami stóp, pijąc dużo płynów i unikając długiego stania.